If the person sitting close to you is not happy, move. Jeżeli osoba, która siedzi obok ciebie, nie uśmiecha się i nie jest szczęśliwa, to zmień miejsce. David said, I was happy when they said, let us go to the house of the Lord. Dawid powiedział, byłem, uradowałem się, kiedy mi powiedziano, idziemy do domu Bożego. This is the greatest place to be. To jest wielkie, wspaniałe miejsce, żeby być tutaj. So you ought to be happy. Więc powinieneś być szczęśliwy. And guess what? I zgadnij co? Sometimes I'm very loud. You know, black folks are loud. Wiecie, czasami ja jestem bardzo głośny. My tak czasami mamy. I can be loud sometimes. Więc czasami mogę być taki głośny. If I shout, don't be afraid. Więc kiedy będę krzyczał, nie bójcie się. I'm just happy. Po prostu jestem szczęśliwy. Amen! What was it, you know, believing God to share the word with you this morning? Więc to słowo, którym chcę dzielić się dzisiaj z wami. The word came to me dealing with seducing spirits. Ono przyszło do mnie, dotyczy zmagania się, zmierzania ze zwodniczymi duchami. So my Bible reading will be from the book of 1 Timothy chapter number 4. Verses 1 to 6. Będę czytał z pierwszego Tymoteusza, rozdział 4. First Timothy chapter number 4. Pierwszy Tymoteusza, rozdział 4. You can read chapter 4, verses 1 to 6. To 6? Yes. Od 1 do 6. A tu wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z tym czynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tedy będziesz brać ci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. That verse 6 says, if you put brethren, if you remind believers. Ten werset szósty mówi, jeżeli będziesz nauczał braci, będziesz przypominał wierzącym. Of these things you will be a good preacher, a good minister. Jeżeli będziesz im przypominał o tych rzeczach, wtedy będziesz dobrym sługą, dobrym głoszącym. We all agree that we are living in the last days. Wszyscy zgadzamy się z tym, że żyjemy w czasach ostatecznych. And the Bible says in the last days there will be a release of seducing spirits. A Biblia mówi, że w tych czasach ostatecznych będzie takie uwolnienie, rozprzestrzenienie się takich zwodniczych duchów. And on what the seducing spirit will be after will be your faith. I to, czym one będą zainteresowane, te duchy, to twoja wiara. Because it says some shall depart from their faith. Ponieważ jest powiedziane, że niektórzy w wyniku ich działania odpadną od wiary. It does not necessarily mean that you will leave the church. I to niekoniecznie oznacza, że opuścisz kościół. You may still be in the church. Możesz ciągle być w kościele. But you may not believe the things that you used to believe as before. Ale przestaniesz wierzyć w rzeczy, w które wcześniej wierzyłeś. Are you with me this morning? Czy jesteście ze mną dzisiaj? The Spirit speaks expressly. Expressly? Yes, the Spirit declares openly. One mówią bardzo otwarcie, te duchy. That many will depart from their faith. To Słowo Boże mówi, że wielu odpadnie od swojej wiary. Due to the activities of seducing spirits. W wyniku działania właśnie aktywności tych duchów. Now, seducing spirits is also called familiar spirits. I te zwodnicze duchy nazywa się również familiar spirits. Spirit that are like as we are, familiar. To są takie duchy jakby przyjazne albo takie podobne do nas. They can be like us. One mogą być jak my. It's difficult to differentiate. I jest trudność w rozróżnieniu wtedy. How many of you ever see a counterfeit?
sort of counterfeit, fake. Fake currency, fake money. Kto z was widział fałszywą walutę, fałszywe pieniądze? I tu, że drukują. It's almost like the same. One wyglądają prawie jak te oryginalne pieniądze. Tak jest. If you don't check it very well, jeżeli nie sprawdzisz bardzo dokładnie, you will think that you have the real złoty. Będziesz myślał, że masz prawdziwy złoty. Until you give it to someone, aż dasz je komuś, who says, kto sprawdzi, this is not good. I powie, to nie jest dobre. That's familiar spirit. I to są takie właśnie podobne duchy. They look like original. Wyglądają jak oryginał, but it's not. Ale nie są. And the Bible says here that in the time that we are living in, i Biblia mówi, że w czasy, w których teraz żyjemy, many will be seduced. Że wielu będzie zwiedzionych. They will not believe the things that they used to believe anymore. Że nie będą wierzyć rzeczy, które do tej pory wierzyli. Because of seducing spirits. Z powodu tych zwodniczych duchów. Now I want to break it down for you this morning. Ja chcę to podkreślić mocno tego poranka. Seducing spirits, że te duchy zwodnicze, are the most powerful demons in the satanic kingdom. To one są tymi najpotężniejszymi w królestwie szatana. They are more powerful than principalities and powers. One są potężniejsze niż te duchy zwierzchności. How? Jak? Let's go back to the book of Genesis. Spójrzmy do księgi Genesis, pierwszej Mojżeszowej. Genesis chapter number 3. Rozdział trzeci. A before Genesis chapter 3. A przed rozdziałem numer 3. The Bible says God created man in his own image and likeness. Jest powiedziane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. So man and woman was like God. Więc mężczyzna i kobieta byli jak Bóg. That's what the Bible says. Tak mówi Biblia. Adam and Eve were just like God. Adam i Ewa byli jak Bóg. Adam was so knowledgeable. Adam był tak inteligentny. That he gave all the names of everything in creation. Że nazwał każde zwierzę, każdemu nadał nazwę, imię. Każdemu zwierzęciu. You know what I've discovered? Wiecie, co odkryłem? Till today, aż do dzisiaj, as much as we are advanced in science, tak jak my rozwijamy się w nauce, there is no scientific research, nie ma żadnego naukowego badania, that have discovered, Pastor, that the goat causer should not be the goat, it should be the cow. Które by tłumaczyło, dlaczego nazwa przypisana kozie nie jest przypisana krowie. This one should not be a goat. Że to nie ma żadnego badania, które mówi, że ono nie powinno to zwierzę się tak nazywać. It should have been a chicken. Że powinno nazywać się kurczak na przykład. Whatever name Adam gave to everything in creation remains the same. To imię, które nadał, nazwę nadał Adam wtedy przy stworzeniu, ono pozostało. Amen. Because he has the image and likeness of God. Ponieważ był stworzony na obraz i podobieństwo Boga. And so I want you to think about Adam and Eve for a moment. I więc chcę, żebyście przez chwilę o nich pomyśleli, o Adamie i Ewie. They were in the image and likeness of God. Byli stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. The Bible even said in the evening, God will have come and have some tea and coffee, whatever. I Biblia mówi nawet, że wieczorami oni spotkali się z Bogiem na kawie, herbacie. God will come to fellowship with him. God will come to fellowship with him. Bóg przychodził do nich i miał z nimi czas, społeczność. So Adam was, you know, spiritually sharp. Więc Adam duchowo był doskonały, był bardzo ostry. Eve was spiritually excellent. Ewa duchowo była doskonała. There was no sin in the world. Nie było żadnego grzechu na świecie. Man was at its best. Człowiek był w swojej najlepszej wersji.
image and likeness of God. Na obraz i podobieństwo Boga. I wanted to see in that way. Chcę, żebyście widzieli to w ten sposób. But in Genesis chapter number 3. Ale w rozdziale trzecim Księgi Mojżeszowej. The Bible says that the serpent or Lucifer or Satan. Biblia mówi, że szatan, wąż, Lucyfer was more subtle, was a cunning person. Był bardzo przebiegły. So the first spirit that was used to bring man down was a seducing spirit. Więc właśnie pierwszy duch, który został użyty do tego, żeby zwieść człowieka, to był duch zwodniczy. Satan did not come with horns. On nie przyszedł, diabeł, z rogami. Satan came just like an ordinary, friendly person. On przyszedł jak taka zwykła, przyjazna osoba. So the Bible says, więc Biblia mówi, it was in the afternoon. To działo się po południu. Satan came into the garden. On przyszedł do ogrodu. Adam was at work. Adam był wtedy w pracy. Eve was at home. Ewa była w domu. Now, don't blame Eve. Nie oskarżajcie Ewy. Because it's not what you think it was. Ponieważ to nie było tak, jak myślisz. Amen. Because the devil came. Ponieważ diabeł przyszedł. And said, hello. I powiedział, cześć. How are you today? Jak się masz dzisiaj? Praise the Lord is good. Chwała Panu, Bóg jest dobry. And Eve said, hallelujah. A Ewa powiedziała, hallelujah. God is good all the time. Bóg jest cały czas dobry. Yes. Tak. If he came like an enemy. Gdyby przyszedł jako wróg. Eve would have known. Ewa by to wiedziała. He came like a friend. Ale on przyszedł jako przyjaciel. That's what I call familiar spirit. Dlatego mówię, że to są takie przyjazne duchy. They can be in the church. One mogą być w kościele. They can also sing hallelujah. I też potrafią śpiewać hallelujah. Well, you're not gonna like me this one. They can also dance. One też potrafią tańczyć. Satan did not come like an enemy. Diabeł nie przychodzi jako wróg. So the woman was just having an innocent conversation. Więc ona miała taką niewinną rozmowę. And so he said, "How's your husband?" I on wie, tam to u męża. He said, "You know that one is always working." A ona wie, że on ciągle pracuje. He's always doing what God says. Zawsze on Bóg robi to, co Bóg mu każe zrobić. He's a man of God. Naprawdę jest mężem Bożym. I appreciate my husband. Tak doceniam mojego męża. And the devil said, "I appreciate him too." A diabeł mówi, ja też go doceniam. I love people that do the will of God. Ja uwielbiam, kiedy ludzie wypełniają Bożą wolę. So it was an innocent conversation. Więc to była taka niewinna rozmowa. And he said, "Okay." Ja mówię, okay. What did God say to you guys? Co Bóg do nas mówi? And he said, a Ewa mówi, not much. Nie za wiele. But you know. Ale wiesz co? He said we can have everything in the garden. I mówi, wiesz co, możemy mieć wszystko w tym ogrodzie. Look at all these great things in the garden. Spójrz na te wszystkie wspaniałe rzeczy. There is gold. Tu jest złoto. There is precious stones. Cenne kamienie. God loves us. Bóg kocha nas. But he said, you know, the tree in the middle of the garden. Ale powiedział, to drzewo tam w środku ogrodu. Those two trees there. Tam są drzewa. We should not even eat it. My tego drzewa nawet nie powinniśmy tego owocu zjeść. Ponieważ kiedy zjemy ten owoc, to umrzemy. But guess what? Ale zgadnijcie co? We are not interested. Ale my nie jesteśmy zainteresowani. Ponieważ mamy wystarczająco. And the devil say, a diabeł mówi. He knows that the day you eat it, a on wie, że kiedy to zjecie, you will just be like him. Będziecie jak on. One single sentence. Jedno pojedyncze zdanie. And when you read that story, i kiedy czytasz to, the Bible says from that day, Biblia mówi od tego dnia, Eve began to see that fruit as a fruit to be desired. Ewa zaczęła patrzeć na ten owoc, jako na owoc taki, którego zapragnęła, owoc pożądania. So don't think that when he said that Eve went and took the fruit. No, she didn't take the fruit. Więc on jej nie powiedział, idź i weź ten owoc, ona go nie wzięła. But every time he passed by the fruit, ale za każdym razem, kiedy ona przychodziła na niego, you remember what was said. Ona pamiętała, co on powiedział. If you eat it,
Jeżeli zjesz, you'll be like God. Będziesz jak Bóg. That's why he said you shouldn't eat it. Dlatego on ci powiedział, żebyś nie jadła. And after some time, i po jakimś czasie Eve Ewa took the fruit, wzięła owoc and ate it, i zjadła. And gave it to the husband. I dała mężowi. Amen. Some shall depart from your faith. Niektórzy odpadną od swojej wiary. Eve did not believe in the fruit before that day. Ewa wcześniej nie wierzyła w ten owoc. But after some time, ale po jakimś czasie she began to see that fruit, zaczęła widzieć ten owoc as a fruit, jako owoc, to be desired, którego zapragnęła, until she ate it, aż do momentu, aż zjadła. Seducing spirit, zwodnicze duchy. So the question is, więc pytanie jest, do you still believe, czy nadal wierzysz, what you used to believe, to co wierzyłeś wcześniej? What would be? Co to będzie? Let's see another one. Spójrzmy na to się. That's why I said that seducing spirit is the most powerful demons in the satanic. Dlatego mówię, że te zwodnicze duchy to są takie najpotężniejsze w królestwie szatana. The problem is they do not come to fight us. Problem jest w tym, że one nie przychodzą, żeby z nami walczyć. They come to partner with us. One przychodzą jako partnerzy. Because they are just like us. Ponieważ są jak my. They can sing. Potrafią śpiewać. They can shout. Krzyczeć. They can pray. Modlić się. They can speak in tongues. Potrafią modlić się innymi językami. But yet they are not of God. Ale nie są Boga. Don't be too quiet. Nie bądźcie tak cicho. In the book of Acts, w Księdze Dziejów Apostolskich, chapter 16, w rozdziale 16, verse 16, werset 16, I will tell you the story, don't worry. Opowiem wam historię, nie martwcie się. I will tell you the story. Opowiem tą historię. The Bible says, Paul and Silas. Biblia mówi o Pawle i Sylasie. They were coming to Bytów. Przyjechali do Bytowa. And when they get to the station, i kiedy przyjechali na dworzec, there was a girl, 12 years old girl. Dziewczyna, tak, była tam dziewczyna. And when this girl saw Paul and Silas, i kiedy ta dziewczyna zobaczyła Pawła i Sylasa, she started shouting, zaczęła krzyczeć. These are the servants of the Most High God. To są słudzy Boga Najwyższego. Who show unto us the way of salvation. Oni głoszą nam drogę zbawienia. The question is. Pytanie jest. Was Paul and Silas ministers of the gospel? Czy Paweł i Sylas byli sługami Ewangelii? Yes. The answer is yes. Odpowiedź brzmi tak. For 3 days. Przez 3 dni. Paul and Silas received unpaid publicity. Paweł i Sylas otrzymali taką nieopłaconą rekomendację. Reklama. They didn't pay for the reklama. Oni nawet za tą reklamę nie płacili. The Bible said the girl followed them. Right. The girl followed them. Biblia mówi, że ta dziewczyna za nimi podążała. Everybody! I krzyczała, słuchajcie! These are the servants of the Most High God. To są słudzy Boga Najwyższego. They will show you the way of salvation. Oni mówią wam, pokazują drogę zbawienia. Were they telling the truth? Was the girl telling the truth? Czy ta dziewczyna mówiła prawdę? Yes. The girl was telling the truth. Ona mówiła prawdę. Was it from God? Czy była od Boga? No. Yeah. Nie. It took Paul. To zajęło Pawłowi. 3 days. 3 dni. 3 days. 3 dni. Before Paul realized. Zanim Paweł zdał sobie sprawę. That this reklama is not from God. Że ta reklama nie jest od Boga. Don't blame me. Nie oskarżajcie mnie. Because if I was Paul, ponieważ gdybym był Pawłem, I just come to Bytów,
przyjechał do Bytowa. And have this publicity. I didn't tell anybody who I was. Gdybym miał taką reklamę, a nie mówiłem nikomu, kim jestem. I would be walking like this. Chodziłbym w taki sposób. I am the man. Mężem. Zobacz, co ona mówi. But it was not from God. Ale to nie było od Boga. That's why the Bible says. Dlatego Biblia mówi. Test and prove every spirit. Testujcie, sprawdzajcie każdego ducha. Because not all the spirit. Ponieważ nie wszystkie duchy. Is from God. Są od Boga. Paul was anointed. Paweł był namaszczony. He saw Jesus. On zobaczył Jezusa. Jesus spoke to him. Jezus powiedział do niego. On the way to Damascus. Jak był w drodze do Damaszku. He had the anointing. Namaszczył go. He has done miracles. On czynił cuda. But he was deceived for 3 days. Ale przez 3 dni był zwiedziony przez tego ducha. And the Bible says. I Biblia mówi. When Paul realized. Kiedy Paweł zdał sobie sprawę. That this girl is not operating by the Spirit of God. Że ta dziewczyna nie operuje w Duchu Bożym. And cast out that familiar spirit. I wyrzucił tego takiego przyjaznego ducha. What happened? Co się wydarzyło? The whole city beat them up. Miasto pobiło ich. Right. I'm trying to help somebody this morning. Ja chcę komuś pomóc dzisiaj tego poranku. Because what God is about to do in this place is so great. Ponieważ to, co Bóg chce uczynić w tym miejscu, Amen. Jest wspaniałe. But you cannot see it yet. Ale jeszcze tego nie widzisz. And I'm happy that God has chosen you to be here. I jestem szczęśliwy, że Bóg wybrał ciebie, żebyś był tutaj. There is going to be a mighty move of God. To będzie potężny ruch Boga. But God is looking for those who will stand. Ale Bóg szuka tych, którzy będą stać. Because we are living in the times and the last days. Ponieważ żyjemy w czasach ostatnich. And there is a release of seducing spirits. Jest to uwolnione duchy zwodnicze. Who will make us not to believe in the way we used to believe? Które będą sprawiały, że przestaniemy wierzyć w to, w co wierzyliśmy wcześniej. When the church started in Bytów, I wasn't there. Kiedy Kościół zaczynał się w Bytowie, nie byłem tam. But I know for sure. Ale wiem na pewno. That is not everybody that started that are still here. Że nie każdy, kto wtedy rozpoczynał, jest dzisiaj. But when it started, kiedy się rozpoczynała praca, I do believe that there were people that said, Pastor, I am with you no matter what. Jestem przekonany, że byli ludzie, którzy stali przy pastorze i mówili, będę z tobą bez względu na wszystko. Amen. Let me talk to these people look so nice. Let me talk to you. Będę patrzył na tych ludzi, którzy wyglądają mile. There were people. Byli ludzie. Brothers and sisters. Bracia i siostry. Who believed. Którzy wierzyli. In the vision. Wizję. Right. And they were ready to die for the vision. I byli gotowi umrzeć za wizję. But today. A dzisiaj. No longer they, or they don't believe the way you used to believe. Nie ma ich, albo już nie wierzą tak, jak wierzyli wcześniej. The problem was seducing spirits. Problemem były duchy zwodnicze. Or familiar spirits. Takie właśnie przyjacielskie. They operate in the church. Które operowały w kościele. There are some demons. Są pewne demony. That don't come to church. Które nie przychodzą do kościoła. Hello. Hi. There are some demons. They don't come to church. Są pewien rodzaj demonów, które nie przychodzą do kościoła. They operate outside the church. One działają poza kościołem. When you pray foolish. When you pray in the church. Kiedy modli się w kościele. And the prayer meeting is over. I jest skończona modlitewne spotkanie. We'll meet you outside. To one mówią, ale spotkamy się na zewnątrz. When you come out of the church. Kiedy wyjdziesz z kościoła, wtedy się z nami spotkasz. But I'm not worried about those ones. Ja się tam tymi nie martwię. I'm worried about the ones that are praying with us. A ja się martwię o tych, które modlą się razem z nami. Those are the dangerous ones. To są te niebezpieczne. They can withstand the fire of the Holy Spirit. One mogą rozumieć ogień Ducha Świętego.
I'm going to read one or two more scriptures. Jeszcze jeden, dwa wersety przeczytam. It's my first day, so I'm not going to be long. To jest mój pierwszy dzień, więc nie pomylę się. Because I want you to like me. Ponieważ chcę, żebyście mi polubili. Żebyście mogli powiedzieć, pastorze, czy on może jeszcze przyjechać. I don't know why pastor bring him. A nie chcę, żeby ludzie mówili, nie wiem, po co pastor go tutaj ściągnął. I still want to have friends. Ciągle chcę mieć przyjaciół. I enjoy your company so much. I love you people. I naprawdę kocham was i cieszę się z naszego towarzystwa. You're so special to me. Jesteście szczególni dla mnie. Amen. 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 There's another story. Jest inna historia. First Kings chapter number 18. Królewska Kings. First Kings chapter 18. Pierwsza Królewska, 13 rozdział. Write it down. Zapiszcie. So that you can read. Żebyście mogli przeczytać. From verse 1 to 37. That's where the story is. Od wersetu 1 do 32. The Bible says there was a prophet. Biblia mówi, że był prorok. Who came by the word of the Lord? Który przyszedł ze słowem od Boga. He came because God asked him to. First Kings chapter number 18. Pierwsza Królewska, rozdział 13, który przyszedł ze słowem od Boga, ten prorok. Book, read from verse 1 at least for me. Only one? Verse 1 to about 30. So. Od pierwszego do trzeciego wersetu. I oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży z Jerobamu, stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kładą i spali na tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że Pan to powiedział, oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Now, when you read this story, kiedy czytasz tą historię, God sent a man of God, Bóg posyła męża Bożego, to go, żeby poszedł, by the word of the Lord, ze słowem Pana. And the Bible says, i Biblia mówi, when he prophesied against that altar, kiedy on prorokował przeciwko temu ołtarzowi, the king, król, came, przyszedł, to stop him, żeby go zatrzymać. And when the king tried to stop him, a kiedy król próbował go zatrzymać, his hand, jego ręka, was withered, his hand died. He stretched his hand to hold him. Ta ręka, on chciał go zatrzymać i ta ręka mu jakby zeschła. I on już jakby jej nie mógł cofnąć. Ona tak zesztywniała. Tak jest dalej w tej historii. And so the king, więc król told the prophet, powiedział prorokowi, please, proszę, I'm sorry, przepraszam, for trying to stop you, że próbowałem ciebie zatrzymać. Uzdrów moją rękę. Please. Proszę. I'm really sorry. Przepraszam bardzo. And the prophet prayed. I prorok modlił się. And the king hand was healed. I ręka króla została uzdrowiona. But that's not it. Look at verse 7. Read verse 7. A werset 7. To verse 9. 7-9. Potem rzekł król do męża Bożego, chodź ze mną do domu i posil się, chcę ci też dać upominek. Lecz mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał nawet połowę twojego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana, nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz na tą samą drogę, którą poszedłeś. The Bible says, Biblia mówi, when the king hand was healed, kiedy ręka króla została uzdrowiona, the king said, thank you. Król powiedział, dziękuję. Please come. Proszę, przyjdź. Come to my house. Przyjdź do mojego domu. And eat food. I jedz jedzenie. I will reward you. Ja nagrodzę ciebie. Thank you so dziękuję ci tak bardzo. For healing my za uzdrowienie mojej ręki. Whatever you want, cokolwiek chcesz, I will give it to you. Ja to tobie dam. What did the man of God say? Co powiedział ten mąż Boży? The man of God said,
I was instructed by the Holy Spirit. A mąż Boży powiedział, byłem poinstruowany przez Ducha Bożego. That I should not eat anything. Że nie powinienem jeść nic. I should not even drink water. Nawet nie pić wody. I should not even go back in the way that I came. I nawet nie powinienem iść tą samą drogą, którą tutaj przyszedłem. So, Mr. President. Więc panie prezydencie. Even if you want to give me half of your wealth. Nawet gdybyś mi oddał połowę swojego mienia. Ja nigdy. Eat in your house. Nie wejdę do twojego domu. Never drink in your house. I nigdy nie będę pił w twoim domu. Because God. Ponieważ Bóg powiedział mi tak. He left. Odszedł. But the Bible says. Ale Biblia mówi. There was an old prophet. Że był stary prorok. In the land. W ziemi. He has children. Miał dzieci. And so the children saw what happened between this prophet and the king. I te dzieci zobaczyły, co wydarzyło się między tym prorokiem i królem. So they went back. Więc one wróciły. Said, Daddy, i powiedziały, tato. Today. Dzisiaj. If you were at the city square. Jakbyś był na rynku. If you saw the drama between one prophet and the president. Gdybyś zobaczył tą dramę między prorokiem a królem. The president was begging the prophet. Prezydent błagał proroka. They told the story. I opowiadają tą historię. To the old prophet. Staremu prorokowi. And the old prophet said. A ten stary prorok mówi. Where is this man of God? Gdzie jest ten mąż Boży? Which direction did he go? Which direction did he went? Which way? Którą drogą wracał? And they said he went to the way to Uska. A oni mówią, on poszedł tam w kierunku Uski. It's okay, give me the keys of my car. W porządku, daj mi kluczyki samochodu. And then he drove. I on pojechał. When he got there, he saw this old prophet. I on spotkał się tego starego proroka. The Bible said the old prophet was sitting down under a tree. I jest napisane, że ten stary prorok siedział na drzewie. He said, "Are you?" I on powiedział, czy ty? The prophet that came to be truth. I on powiedział, czy ty jesteś tym prorokiem, który przyszedł do Bytowa? Yes, tak, oczywiście. I am. Tak, jestem. And the old prophet said, i ten stary prorok powiedział, an angel, anioł, appeared to me. Pokazał mi się, an angel, anioł przyszedł do mnie, appeared to me, pojawił się mi and said to me, i powiedział do mnie, that I should bring you, że powinien się z powrotem ściągnąć, so tak żebyś mógł zjeść and can drink, i mógł pić and then you can go your way. I żebyś mógł pójść swoją drogą. I feel the anointing of the Holy Spirit. I feel the anointing. Czuję namaszczenie Ducha Świętego. An old prophet. I ten stary prorok. Said to me. Powiedział do mnie. The problem is. Problem jest. The word of God is forever settled. Right. Że słowo Boże jest na zawsze ustalone. God is the same yesterday. Bóg jest ten sam wczoraj. Is the same today. Jest ten sam dzisiaj. Is the same forever. I na zawsze. Right. The problem with the church. I problem z tym kościołem. Is that begin to think. To jest to, że zaczęli myśleć. God of the Old Testament. Że Bóg Starego Testamentu. Has gone to University of Gdańsk. Right. Który był nawiedzić Gdańsk. He has become educated. Przyszedł, żeby przejść do was. He has become educated. Nauczać. He has become educated. He's gone to school. I on poszedł do szkoły, zaczął się uczyć. That he's no longer the same as in the Old Testament. Że nie jest już tym samym, który był w Starym Testamencie. See, sometimes we think of God like that. Więc czasami myślimy o Bogu w taki sposób. As if God. Jeżeli Bóg. Has gone to school now. Poszedł do szkoły dzisiaj. He has acquired some degrees. I zdobył pewne stopnie. He's now educated. Jest teraz już wyedukowany. It has changed. I się zmienił.
God has not changed. Bóg się nie zmienia. Amen. The God that said to the prophet, Bóg, który powiedział coś do proroka, do not eat, nie jedz, do not drink, nie pij, do not go back the same way, i nie wracaj tą samą drogą, could not have, czy nie mógł, spoken to an angel, przemówić przez anioła, to another prophet, do innego proroka. Amen. You're not getting it. Że nie mógł, mówiąc coś do jednego, nie mógł powiedzieć coś innego do innego proroka. Because the old prophet said, ponieważ kiedy ten stary prorok powiedział, an angel, anioł, appeared to me, pojawił się, right, and said you should come, i powiedział mi, że powinieneś przyjść. But the Bible said he lied. Ale Biblia mówi, że on kłamał. Amen. And go read the story. I przeczytajcie tę historię. The man of God, mąż Boży, who heard from God, który usłyszał od Boga, who had obeyed God, który był posłuszny Bogu, is now going back, wraca against what God has said, przeciwko temu, co powiedział Bóg. And the Bible said when he finished eating with this old prophet, i jest powiedziane w Biblii, że kiedy on skończył jeść z tym starym prorokiem, the same old prophet, ten sam stary prorok, said you have disobeyed God, powiedział mu, byłeś nieposłuszny Bogu. He died and was killed by a lion. I on zginął, został zabity przez lwa. Amen. Church in Bytów. Kościół Bytowie. God is about to do great things. Amen. Bóg chce zrobić tu wielkie rzeczy. There's a revival that is about to break out. Tu wydarzy się przebudzenie, które przyniesie przełom. Amen. Amen. Miracles about to happen in your life. Tu będą się działy w waszym mieście cuda. The point is, can God count on you? Pytanie jest, czy Bóg może liczyć na ciebie? Mm. Can God depend on you? Czy może wierzyć w ciebie? How many of you are willing to stand? Jak wielu z was jest gotowych stać? Mm-hmm. With the vision that God has given to this man. Stać i wierzyć w wizję, którą Bóg dał temu człowiekowi. How many of you? Jak wielu z was? Is even given me the vision? On nie dał mi wizji. I'm not the vision bearer. Ja nie jestem wizjonerem. God gave this man a vision. Bóg dał temu człowiekowi wizję. Amen. So when I come this day, więc kiedy ja przyjechałam tego dnia, I come to make an altar call. I come to make an altar call. Ja I want to make an altar call. I want to call people out. Ja chciałam wezwać ludzi. Who will say? We're getting into, we already in a new place. I teraz jesteśmy już w nowym miejscu. I chciałam wezwać ludzi, którzy powiedzą. Signs and wonders and miracles. Znaki, cuda. Healing that you have never heard and seen. Uzdrowienia, których nigdy nie widzieliście. It's about to take place. To będzie miało tu miejsce. But God is looking for people. Ale Bóg szuka ludzi. Who will be dedicated. Którzy będą zadedykowani. Who will stand. Którzy będą stać. God is looking for Aarons. On szuka Aaronów. And how? I Ho was the one that carried Moses' hand. I don't know how to say Aaron. God is looking. Aaron is looking for people. Szuka ludzi. Who will hold his hands? Którzy będą trzymać ręce. Who will stand? Którzy będą stać. And holy. I święty. His hands up. I będą podnosić ręce do góry. So that victory. Tak aby zwycięstwo. Can continue. Amen. Mogło się wydarzyć. People who will believe, ludzie, którzy będą wierzyli in his calling, jego powołanie, that no matter who comes tomorrow, że bez względu na to, kto przyjdzie jutro, it will not change anything. To nic nie zmieni. Amen. That's why I'm here this morning. Dlatego jestem dzisiaj tutaj. I'm here. Jestem tutaj. To pray with just a sizable number of people. Modlić się też o ludzi. Who are ready? Którzy są gotowi? For the move of God. Na Boże poruszenie.
Amen. People. Ludzi. With a clean heart. Z czystym sercem. Amen. There are three people in this house. There are three people in this house. Są trzy osoby na tym miejscu. You have a burden. Masz brzemię. Of pain. Bólu. You were so hurt. Byłeś tak zraniony. That you cannot forgive. Że nie możesz przebaczyć. You feel the pain. I czujesz ten ból. I want to pray with you. I chcę modlić się o ciebie. I'm not going to go into the detail of what happened. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego, co się wydarzyło. But inside you. Ale wewnątrz ciebie. There is pain. Jest ból. You've been hurt. Zostałeś zraniony. I want to pray with you. Chcę modlić się o ciebie. I want to pray with someone here. I chcę modlić się z kimś dzisiaj tutaj. Who is sick in the body. Kto jest chory w swoim ciele. Amen. If you have any sickness in you, jeżeli masz jakąkolwiek chorobę w swoim ciele, I want to pray with you. Chcę modlić się z tobą. And I want to trust God because God said, I am starting right now to perform the miracle. Ufał Bogu, bo Bóg mówi, ja już teraz rozpocznę czynienie cudów. Ale są trzy osoby. Jesteś tak zraniony. You feel the pain. I czujesz ten ból. And God is saying, it's time to let go. A Bóg mówi, jest czas odpuścić ten ból. I want to pray with you. I będę modlił się z tobą. I want to pray with those who are sick. I będę modlić się z tymi, którzy są chorzy. And the last prayer point. I ostatnie wezwanie do modlitwy. The last group of people I want to pray with. Do ostatniej grupy ludzi, o których chcę się modlić. Are people who says. Ludzie, którzy są. I will stand. I will stand. Ja stanę. I will stand. Ja będę stał. And support this vision. Którzy powiedzą, powstanę i będę wspierał tą wizję. I will see Bytów saved. Amen. Ja chcę zobaczyć Bytów zbawiony. Amen. I will see thousands come into our Amen. Chcę zobaczyć tysiące, którzy przychodzą, uwielbiają Boga. Amen. I believe in mega church. Wierzę w Amen. Mega kościół. Because that's what it is. Ponieważ tak to jest. Mm-hmm. When the power of God z mocą Bożą begin to manifest. Zaczną się manifestacje. I ludzie przyjdą. This morning. Tego poranka. Today is my first day. Let me stop. Today is my first day. Dzisiaj jest mój pierwszy dzień. If you are in this house, jesteś tutaj w tym pomieszczeniu. Let us all stand. Niech wszyscy powstaną. If there is any pain in your heart, jeżeli jest jakikolwiek ból w twoim sercu, any offense, any unforgiveness, jakieś nieprzebaczenie, jakieś zranienie, I want you to step forward. I just wanted to take a moment to thank all of you for your incredible support and excitement for the prophetic pulpit. You all are like family, and your love means the world to me. I'm so grateful for each and every one of you who tunes in, leaves comments, and shares these videos. Your feedback and engagement make this journey so rewarding. If you haven't already, please drop a comment below. Let me know if you need prayers, counseling, or if there's a particular topic you'd love for me to dive into in future videos. Your input is super valuable. And hey, if you're enjoying the content here, don't forget to check out my books on Amazon.com. They dive even deeper into the topics we discuss and are a great resource for anyone looking to grow in their prophetic ministry. Also visit theprophetic.pulpit.com for more courses and resources. We've got some amazing stuff lined up that I know you'll find helpful. Thank you again for being such an awesome community. Keep shining and walking in your prophetic journey. Much love and blessings to all of you. Stay blessed, Dr. Michelle Carson.